Was serdecznie w kolejnym odcinku i jak widzicie jestem kompletnie samotny na tej całej części lotniska. No dobra, może jedna osoba tam siedzi. O tam. Ale w każdym razie chyba bezpiecznie będzie zdjąć tą maskę na chwilę. Dzisiaj mamy 17 czerwca, to oznacza, że dosłownie wczoraj w Polsce otwarte zostały loty międzynarodowe. A ja już dzisiaj jestem na lotnisku LAX w Los Angeles i po raz pierwszy w życiu przeżyję lot do Polski w trakcie kwarantanny, w trakcie światowej pandemii. Także zawieram Was również, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Więc ruszamy powoli przez Amsterdam do Polski. Okej, a więc dlaczego lecę do Polski? Dlaczego aż na 2 miesiące i dlaczego nie jestem teraz na studiach? Otóż przez całą tą pandemię, przez połowę ostatniego semestru mieliśmy lekcje online i nasza szkoła ogłosiła, że przez kolejny cały semestr, czyli od maja aż do września, również będziemy mieli lekcje online. A to oznacza, niestety w naszej szkole, w szkole filmowej, szczególnie przy takich przedmiotach jak na przykład operatorka, lekcje online niestety są o wiele mniej przydatne. A przez to, że musimy płacić dokładnie takie samo czesne za lekcje online, jakie płacilibyśmy za normalne lekcje, stwierdziłem, że wolę zrobić sobie przerwę i po prostu przeczekać i wrócić do szkoły we wrześniu, kiedy wszystko wróci do normalności, na normalne lekcje na kampusie. Poza tym nie było mnie w Polsce już ponad rok, ponieważ miałem wrócić w maju, ale niestety odwołali mi lot, także cieszę się, że wreszcie wracam. Po ponad roku zobaczyć się z moją rodziną, z moją dziewczyną i spędzić dobre 2 miesiące w Polsce. Oczywiście jak widzicie wszystkie sklepy są pozamykane, otwarte jest dosłownie może 3 sklepy na całym lotnisku. A tak w ogóle to lotnisko LAX jest 3. najczęściej uczęszczanym lotniskiem na świecie. W czasie normalnego operowania to lotnisko obsługuje około 1600 lotów dziennie. Dzisiaj patrząc na rozkład lotów naliczyłem dosłownie 16. Załoga samolotu wygląda, jakby po prostu klony tego samego człowieka siedziały w różnych miejscach. Widzicie to? Oczywiście, kiedy oglądacie to w Polsce, a szczególnie jeśli oglądacie to tydzień lub 2 tygodnie później, może się wydawać, że ten wirus to już dawno przeszedł, że to już nie jest realne zagrożenie, że już wszystko się skończyło. Ale mimo to, że wszystko jest powoli w Polsce otwierane, że wszystkie obostrzenia są powoli zdejmowane, to nie znaczy, że wirus już kompletnie zniknął, bo cały czas liczba zachorowań rośnie w takim samym tempie, jeśli oczywiście wierzyć wszystkim stronom internetowym. Ale zarówno polskie, jak i amerykańskie dane cały czas pokazują, że zarówno w Polsce, jak i w Stanach cały czas ta krzywa rośnie do góry. Dlatego mimo, że teoretycznie nie muszę nawet przechodzić kwarantanny po powrocie do Polski, tylko dzięki temu, że lecę do Amsterdamu, po czym do Polski, gdybym leciał prosto do Polski, chciałbym przechodzić kwarantannę, co nie ma zbytnio sensu. Ale mimo to, że nie muszę, to wciąż zdecydowałem razem z rodzicami, że przejdę tą kwarantannę, co najmniej 10 dni zostanę w mieszkaniu mojej cioci. Po prostu dlatego, że wiem, że będę się spotykał z całą moją rodziną, z dużą ilością znajomych w Polsce, więc wolę to przeczekać i mieć pewność, że nie jestem zarażony, żeby później móc się z nimi bezpiecznie spotkać. A to jest mój samolot. Lecę liniami lotniczymi KLM, Boeingiem 777-300. Lecimy na pokład. Jedna rzecz, otóż są ludzie, którzy latając samolotem zasłaniają okno tuż po starcie, albo są tacy, którzy siadają jak najdalej od okna, albo tacy, których po prostu nie obchodzi co jest za oknem i w ogóle przez nie nie wyglądają, czego ja kompletnie nie rozumiem. Policzyłem sobie, że w ciągu tego 10-godzinnego lotu spędziłem około 4 godziny na samym siedzeniu i wyglądaniu przez okno. Jeśli masz mniej więcej pojęcie o tym, którędy lecisz i co masz w danym momencie pod sobą, to możesz w ten sposób zwiedzić całkiem duży kawałek świata. Co było świetne w moim przypadku, to że lecąc teraz nad Kalifornią,
Kalifornią, widziałem te kluczowe miejsca, w których przez ostatnie lata toczyło się moje życie. Miejsca, z których mam wspomnienia i miejsca, z których mam oczywiście filmiki na tym kanale. Najpierw zobaczyłem pomost w Santa Monica, na którym nie tylko kręciłem vlogi, ale też kręciłem tam jeden z moich pierwszych filmów na studiach. Później leciałem nad górami San Gabriel, w których nie tylko położone były nasze opuszczone kopalnie złota, które eksplorowaliśmy, ale też tam w miejscowości Big Bear szukaliśmy śniegu w Kalifornii, co skończyło się oczywiście utknięciem w śnieżycy. Następnie dostrzegłem miejscowość Palmdale położoną na pustyni, do której wielokrotnie z Garethem jeździliśmy do domu naszego znajomego reżysera Johna Lechago, u którego budowaliśmy rekwizyty do filmu Blade oraz wysadzaliśmy w powietrze model magazynu. Kolejne kilkadziesiąt kilometrów na wschód, tuż pod samolotem, rozpoznałem nasze ukochane, wyschnięte jezioro na pustyni Mojave, na którym żyliśmy przez 3 dni, nagrywając postapokaliptyczny film krótkometrażowy, a niezwykle silne wiatry rozwaliły nasz plan filmowy. Wreszcie wlecieliśmy do stanu Nevada, a moim oczom ukazało się Las Vegas, w którym 2 lata temu jeździłem na rollercoasterach na dachu wieżowca. Ale zdecydowanie najciekawszą rzeczą, jaką zobaczyłem, było to. Lotnisko w miejscowości Victorville położono na pustyni. I to wcale nie jest cmentarzysko starych samolotów. To wszystko to samoloty, które nie latają z powodu światowej pandemii. Zazwyczaj na całym świecie w powietrzu znajduje się od 8 do 20 tysięcy samolotów w tej samej chwili. Ale teraz prawie wszystkie z nich zostały uziemione, ponieważ potrzeba było miejsca, żeby ten ogromny nadmiar samolotów na ziemi gdzieś przechować. Tak właśnie ogromna część samolotów amerykańskich linii lotniczych została zaparkowana na środku pustyni oraz na pasach startowych tego mało uczęszczanego lotniska w Victorville. Czegoś takiego nie widuje się często i możliwe, że w ciągu całego mojego życia taka globalna pandemia nie powtórzy się drugi raz. Dlatego tak spektakularny widok jej skutków, jak te setki samolotów porzuconych na pustyni, to serio dosyć wyjątkowe przeżycie. I pomyśleć, że przegapiłbym to wszystko, gdybym po prostu nie patrzył przez okno. A teraz wracamy do filmu. Okej, a więc kiedy rezerwowałem siedzenia, nie wydawało się, żeby były jakieś restrykcje, żeby rozdzielali ludzi pomiędzy fotelami, tak jak myślałem, że to będzie. Ale teraz z czego co widzę, to ja siedzę sam w tym rzędzie i widzę, że osoby, które lecą same, siedzą oddzielnie, ale osoby, które lecą rodzinami albo ze znajomymi i tak dalej, siedzą normalnie koło siebie, tak jak widać obok ludzie. Także na początku chodząc tu myślałem, że w ogóle nie ma rozdzielania, ale jednak okazuje się, że trochę nas rozdzielają, także spoko. Okej, a więc witam w Amsterdamie. Tutaj ruch, jak widzicie, trochę większy na lotnisku. Sklepy pootwierane, także o wiele mniejsza kwarantanna, tak jak się spodziewałem, niż w Stanach. Widoki z samolotu jak zwykle były po prostu genialne. A ja się trochę boję, że mi kamera może paść zanim w ogóle skończę tą całą podróż. Dlatego, że no po prostu nie mogę się powstrzymać i nagrywam wszystko w trakcie takiej podróży samolotem. Wy już mnie dobrze znacie, że uwielbiam latać samolotem, uwielbiam całe to doświadczenie po prostu lotu. No sam fakt, że przez 10 godzin, siedząc w samolocie przez 10 godzin, widziałem zarówno zachód słońca, jak i wschód słońca. Wyruszyłem o godzinie 12 po południu, znaczy 12 w południe, doleciałem o godzinie 8 rano. Także to po prostu już rozwala mi mózg. To jest ciekawe. Ludzie tutaj stoją, wypełniają takie małe dokumenty, w których piszą o tym, jaki jest stranny stan zdrowia, czy kaszlą i tak dalej. Na każdym stoliku jest buteleczka z płynem dezynfekującym. Kurde, czy ja gdzieś źle skręciłem, czy co? To jakaś budowa jest. Chyba po prostu odnawiają lotnisko. Ale no normalnie jestem na placu budowy. Wszystko ciemne, zasłonięte. Kurde.
i doleciałem do Polski. I powiem wam, że za każdym razem, kiedy wracam do Polski ze Stanów, za każdym razem czuję, że jakby tęskniłem za nią trochę bardziej. Że za każdym razem po prostu coraz szczęśliwszy jestem, kiedy wracam do Polski. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale no szczególnie teraz, kiedy po prostu przez miesiące siedziałem sam w mieszkaniu w trakcie tej pandemii, super się cieszę, że znowu jestem w Polsce. Będę mógł wrócić na chwilę do normalności. Cześć! Zatrzymaj się! O matkę, będziesz mi zdjęcie robić. No i tak jak przypuszczałem, chwilę później padł mi aparat, a ja jestem już w mieszkaniu mojej cioci w moim miasteczku Grójcu. I tutaj właśnie będę żył przez ponad tydzień, żeby przeczekać ewentualny okres inkubacji wirusa, po czym zrobię sobie test, żeby upewnić się, że niczego do tej Polski nie przywiozłem i że mogę zacząć spotykać się ze znajomymi i rodziną. A wtedy czekają mnie dwa genialne miesiące w Polsce, które oczywiście będę dokumentował na moim kanale. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie dajcie suba, ponieważ małymi kroczkami zbliżam się do 30 tysięcy subskrypcji. A natomiast jeśli uważasz, że nie zasługuję na suba, to nie wiem, wczoraj miałem 21 urodziny, to może chociaż w ramach prezentu mi go dasz. Dziękuję oczywiście moim patronom. Niedługo dzięki waszemu wsparciu zamierzam kupić sobie obiektyw szerokokątny, który zdecydowanie poprawi wygląd i dynamikę moich vlogów. A także mam małą nadzieję, że przy wystarczającym miesięcznym wsparciu od was będzie mnie wreszcie stać na swoje własne mieszkanie w Los Angeles, kiedy wrócę do Stanów za 2 miesiące. Jeszcze raz ogromne dzięki i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!